Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii pod tytułem Latarnia Kryjnica Morska. Do Krynicy Morskiej razem z panem Apoloniuszem Łysejko i z Tomaszem Lerczakiem przyjechaliśmy w lipcowe południe i spotkaliśmy tam kilka osób, które obsługiwały latarnię morską właśnie w Krynicy Morskiej. I zapis tego spotkania będziecie mogli teraz posłuchać. Zapraszam gorąco. A na końcu tego dzisiejszego nagrania będzie można posłuchać, jak świeci latarnia morska w Krynicy Morskiej. Zapraszam gorąco. Nie masz internetu? Nie mam internetu. Ja wyszłem z jednego założenia. Napracowałem się tu na tym diabelstwie. W wojsku siedziałem 2 lata na słuchawkach i na odbiorze. O, widzisz, pan też. Pan też to samo. Jestem właśnie w komputerach i w tym diabelstwie tam w waszym Wikipedii, że do mnie dzwonią, jak latarnia jest otwierana. Aha, abyście... bo numer twój jest podany. No, telefonu. Numer twój jest podany. No i nie, a co, nic Darek nie mówił? Nic Darek nie mówił, ja się z nim nie widziałem od dwóch tygodni. Już dawno. Od 2 tygodni. No to ja wcześniej mu to mówiłem. No, nie powiedział. Dobra, i teraz chcemy zrobić taką ilustrację słowną na wszystkich latarniach morskich. W dniu wczorajszym byli w Nowym Porcie, panowie. Dzisiaj jesteśmy, chcemy od ciebie usłyszeć historię o tej latarni. O tej starej, która... Stara, to ja nie byłem jeszcze na niej. Jeszcze nie byłeś na niej? No o tej pierwszej latarni i o tej drugiej latarni. No to, no to od wszystko, kogo? Macie to wszystko, no, ale, pisane, ale... Andrzej, ale przecież to, no nie będę czytał, z Wody Zatoki Gdańskiej oddzielone... Nie, że tę latarnię zaczęto budować jako uzupełnienie oznakowania nawigacyjnego między Morzem Bałtyckim a Zalewem Wiślanym. To nie tak. To nie tak. Nie, bo to walczyli o tą latarnię pierwszą rybacy, którzy łowili na Bałtyku. No tak, dlatego... O to chodziło. I oni, Niemcy, te Prusacy, właśnie znaleźli tu to miejsce i tutaj postawili. To było 1895 rok, 1895. Jak została włączona, nie? Cesarz niemiecki miał przyjechać. Tak, na odbiór, ale nie dojechał. Nie na odbiór, na wbicie na kamień węgielny, tak, żeby na wmurowanie kamienia węgielnego. Ale ponieważ zagościł w Kadynach po drugiej stronie zalewu, to został na kilka dni. No, no tak, bo tam miał i konie i resztę. No wszystko było, a tutaj nic nie było, tylko wzgórze, na którym pan Stach z Elbląga otrzymał informację, że ma pobudować latarnię morską w Krynicy. I pobudowali latarnię. Cegła na latarnię pochodziła z matarni koło Gdańska. Koło Gdańska, a górna te granity z Bawarii. Z Bawarii. Sprowadzone. Laterna była od... Gdańska? Z tym, że to było zasilana, była benzolem. Gazem, benzolem. Bo najpierw gaz był, potem benzol. Latarnik latał parę razy do góry, żeby czyścić ten, to od gazu było, a poczekaj, potem chyba dostęp. Ponieważ ja to wszystko napisałem. No, no ja wiem. To muszę jeszcze raz przeczytać, no bo... I pan w którym roku tutaj był? W 61. W 61 po wojsku? Nie, przed, ja tu byłem... przedwojenny człowiek, jakby powiedzieć. Nie, rok czasu byłem i dopiero poszedłem do wojska. Trochę byłem w takiej firmie, że nie wiedzieli, czy mnie puścić do wojska, czy zostawić w wojsku. Poprzedni winowajcy to byli, nie? Bo myśmy to... Ale nie, za dużo nie ma co mówić. W każdym razie w 61 roku we wrześniu przyszłem
tu do pracy, no i stąd poszłem do wojska i jak kończyłem służbę, to przysłali po mnie telegram, żebym wracał do pracy. Firma. No, żebym wrócił do pracy, no to wróciłem, dostałem miesiąc urlopu jak po wojsku, no i... A jakie kwalifikacje trzeba było wtedy mieć, żeby zostać elektryków latarnikiem? Przeważnie. Elektryczne. Wtedy elektryczne, tak. Najlepiej to było już świeciło elektrycznie, tak? Nie, to cały czas za mnie świeciło elektrycznie, z tym, że tu była elektryczno-gazowa. Tu stały na dole trzy butle gazowe, acetylenowe i palnik był na górze. Ale zasilanie gazowe było zasilaniem awaryjnym. Awaryjnym takim. Bo według przepisu latarnia mogła nie świecić przez minutę. Dłuższa przerwa nie była uwzględniana. Jak nie było energii elektrycznej, to przekaźnik przerzucał i gaz się zapalał. Także latarnik musiał dwa razy w tygodniu lecić i czyścić palniki. Bo to był taki w układzie, mówmy, języka żmijowego. Mhm. Takie palniki były podwójne. A teraz jest agregat, w razie czego jak prądu zabraknie. Tak, to teraz jest agregat, jak nie ma zasilania zewnętrznego, to agregaty wchodzą, ale to już w automatyce jest. Nawet przedtem trzeba było ganiać na górę, no. Bo palnik to był tak jak w tym piecyku, mówmy, łazienkowym, w Junkersie, mały palniczek. On cały czas paliło się, nie? I kopcił. Nie było. Był palnik. Normalnie. Aha, palnik. U mnie. Ale ten pierwszy tutaj, a to tam były siatki. To była właśnie siatka Auera. Tak, tak. To było tak jak na ulicy były te lampy, lampy gazowe i te siatki były. A tu nie, tutaj było właśnie to i ustawione było w układzie V. Palnik, jak żarówka świeciła, elektromagnes puszczał, jak nie było i palnik stawał i wtedy palił tak samo jak żarówka, gaz. Z tym, że krócej, chyba o mile, bo tam było 18. Mniejsze natężenie światła było, tak? Tak. No z tym, że to nie, aż tak strasznie nie było widać dużo. Widać było, że to jest inna jasność, nie? Ale widać było. Bo cała zabawa polega na tym, że żarówka, żarnik w optyce musi być idealnie ustawiony. W środku. Był pan na górze? No będą dopiero. Nie, zaraz będę. Pójdziecie. A to pójdziesz z nimi, Andrzej? W moim wieku. No, ale, ale ja mam lek wysokości. No nie żartuj. No spójrz na moje nogi, no, ja nie dam rady. Ma dłuższy ode mnie, dlatego wyszedł. No ale... No, doczłapiesz jakoś tam na górę, z tym, że to wam wytłumaczę na górze, na czym jest ta zasada. Bo moc żarówki jest trzykrotnie zwiększona przez optykę. Przez soczewkę. Mhm. Tak. Ale żeby to wyszedł efekt prawdziwy, to idealnie na środku tej środkowej części optyki żarnik musi być idealnie. Mhm. Jak jest podniesiony, jest efekt inny, jak jest opuszczony, też inny. Dlaczego? Mniejszy. Nie. Dlaczego? Jak pójdzie żarówka na dół, to promienie lecą do góry. Pójdą do góry i odbiją się na dół bardzo blisko. A odwrotnie, jak się jest, to z kolei dół ten, bo to wszystko jest tak ustawione. Ja nieraz to tłumaczę, że latarnia to nie jest tylko dla tych, co pływają. Bo ci, co fruwają, też korzystają. Bo latarnia ma tak optykę ustawioną, że jak najbliżej latarni, jak najbliżej dachu. Bo świeci do góry i na dół. A centralny układ świeci jak reflektor. Dlatego nie można tego skopcik. Tak, skopcik. Przy wymianie żarówki trzeba ustawić właśnie w optyce idealnie. Nie każdy to potrafi. Ja miałem przyrząd do ustawiania.
tak, inspektor przyjechał, jak to zobaczył, to mówi, co ty masz za cudę? Ja mi to obstawiano, że optyki, żarówki. Glazenap? Nie. Ignatowicz. No Ignatowicz. Mówi, no żadnej latarni tego nie ma. Mówi, a ty masz? A ja mówię, no bo ja mam wszystko. No i zabrał, bo mówi, bo to trzeba wykorzystać w innych latarniach. Mówi, a ty sobie dasz radę. No, jakoś to zawsze szło, nie? Tak to... I co? Biegiem... I to tak, po wojsku, czyli 63 z powrotem? Czwarty. Pan wrócił z powrotem tak. Tutaj i to była taka dobra praca, tak? Tutaj 74, 84, no bo tyle czasu pan pracował, tak. 2004 i którego na emeryturę? 2008. Czekajcie, 7, 8. 2008. Czyli 47,5 lat przepracowałem, ale to przez nich. Bo jak napisałem wypowiedzenie, to kawa im się na to wylała i pół roku dłużej siedziałem, a oni wsadzili w zniszczalkę i nie było wypowiedzenia. To także to były, ale na wesoło. W każdym razie latarnik to, ja wiem, to 5 zawodów i 6 bieda. Bo myśmy byli tutaj mówię jak latarnice, elektrycy, radiowcy, wszystko. No i jeszcze byliśmy w ratownictwie morskim. A w meteorologii też, czy nie? No, najpierw przez 6-7 lat badania dla Katedry Łódzkiej robiliśmy. No najpierw także dlatego wiedzieliśmy, że Krynica ma jeden mniej dzień słoneczny niż Rabka. A Rabka jest tylko jeden dzień. No teraz popadało troszeczkę, ale trochę, nie? A 2 miesiące tu deszcz nie padał przecież. A u was w Gdańsku leje. Tydzień no, temu lało? No tak. Lało, a u nas nie. To jest dziura w niebie. No tak, mikroklimat. Co? No. Mikroklimat. Ja wiem, czy to mikro, dlatego, że taki mały? No chyba tak, mały obszar. Także myśmy tutaj, jak mówię uczciwie, jak żeśmy tam siedzieli, bo... To nie tak, myśmy się kontrolowani byliśmy przez radio i zgłaszaliśmy się co 2 godziny. Najpierw co godzinę, jak zacząłem pracę, potem co 2, a potem już tak jak potrzeba bywa. A ile was było tutaj latarni? 4. Na 4? Trzech plus kierownik. I na ile zmian? Na 3 zmiany? Na 3 zmiany. Po nocy mieliśmy dzień wolny i normalnie. Tak, dlatego ja już miałem dość tego wszystkiego, bo stąd poszłem do wojska na też wiecznie... Też na służbę. Nie, ale to nie tak. 2 miesiące byliśmy na normalnej służbie, a 3 miesiące na ostrym pogotowiu. Mhm. Czyli z oficerami siedzieliśmy razem wszyscy na koszarach. Tak, to były zabawy. No i powróciłem tu i z powrotem to samo. A tutaj, jak braliśmy udział, mówmy, w ratownictwie, no to u nas, my byliśmy stacją przekaźnikową. Ale tak się potem nauczyli w urzędzie, że oddawali nam prowadzenie ratownictwa. No, zrozumiały. A myśmy nie siedzieli na dole, ani na górze. Ale myśmy mieli kierować ratownictwem, bo na zalewie to nie było problemu. Gorzej na morzu. Jakieś akcje były. No było, dużo było. Także nieraz żeśmy w 3 siedzieli przez 3 dni i 3 noce. Tylko jeden po kawę latał. Ale to ratownictwo polegało na czym? Że wy po prostu widzieliście, że coś się dzieje złego? Czy dostawaliście sygnał na słuchy? To były, co wyszła to jednostka i tam się wzywała ratownictwo. No to myśmy to pomocy. Myśmy to odbierali, przekazywali do Gdyni lub Gdynia odebrała. Radiowo, tak? Tak, tak. Dobrze, że radiowo szło. No tu była duża radiostacja zresztą u nas, bo tu radiowista najpierw był, potem myśmy to obsługiwali. To była duża radiostacja na AM-ie, nie? Tak. Jeszcze. Ale to były takie hece, że ja stąd z Krynicy na UKFC rozmawiałem z dyrektorem naczelnym naszej firmy. Aha, no. Płynął batorym do Japonii, do Chin, na złomowisko.
z Batorym. No to do Indii, i, do Indii. I szedł, wszedł w cieśniny duńskie i woła polską stację, nikt się nie odzywa. To ja mu się odezwałem. Zanim mówił to najpierw. Powalas wtedy był? Nie, nie, powalała się już. A kto Batorego odprowadzał? Chyba Łukasiewicz. Łukasiewicz. No. I do mnie tutaj się odezwał, bo się pyta, kto? Ja mówię, Krynica Morska. Mówi, to jak to? Żadna stacja mnie ani Świnoujście, nikt nie słyszy, a Krynica ostatnia. No i drugi mnie płynął i to sam, ten powtórka z rozrywki była. A ja ze Świnoujściem na UKF-ce rozmawiałem też, ale potem zaczęli zmniejszać na moce. A to skręcie, tu była taka dobra propagacja. No. I mówią, kurde, ja tak ze Świnoujściem jak z wami tu rozmawiam. Ale to taka, no tu jest dobra propagacja. Dobry prąd był wtedy. Tak, lepszy. Dobry prąd. No także... A tutaj zdarzyły się jakieś sytuacje. Ale wyłącz sytuacje. To coś wam powiem, chłopie. No nie, nie da rady, to musi być wszystko nagrane. No nie, to nie wszystko. To inni też chcą posłuchać. Nie, tak, dobra, nie bądźmy takie do przodu. Nie. Pewnych rzeczy nie można powiedzieć, no, nie? No niektóre się nie nadają. No to właśnie. No to porozmawiajmy o tych, które się da opowiedzieć, a też pewnie są takie, nie? No to coś panu powiem, że kiedyś ta firma, to właściwie to wszyscy byli jak jedna rodzina. Jeżeli coś któremuś tam nie odpaliło, czy coś, to ale jeden ta firma drugiemu, to znaczy ta urząd latarnia? Morski, urząd morski, ja mówię o urzędzie. Także wie pan, to u nas, myśmy się właściwie wszyscy znali. Tak, od dyrektora w dół. Dyrektor znał też wszystkich. Były częste spotkania, tak. Częste odwiedziny. Szkolenia. Szkole. Często dyrekcje przyjeżdżały. W tej chwili trochę inaczej to życie wygląda. Telefony załatwiają komunikację między wszystkimi. Już nie ma UKF-ki, tu nie ma nic już w tej chwili. To jest to samo, jak przychodzą turyści tłumaczą, i pytam się, panie, przecież to nie jest niepotrzebne, bo w tej chwili jest nawigacja satelitarna. To ja im tłumaczę. Wie pan co? Ja jeszcze pracowałem. W pewnym momencie zginęła łączność. Nie było nic, ani z tego, mówmy, telefonii, ani nic. Wszystko wysiadło. I się okazało, że Amerykańcowi nie zapłacili, wyłączył satelity. Koniec imprezy. Półtora miesiąca. Nie było nawigacji, nic nie chodziło. A to jest stały punkt nawigacyjny. To on widać, się nie zmienia. To z morza widać, w nocy też świeci. I nadaje, bo to jest radiolatarnia. To nie jest latarnia, to jest radiolatarnia. To była radiolatarnia. A teraz nie jest? Nie, już nie ma radia. Bo to były nadajniki tak. W Helu, tu nas 12, nas 6. I on nadawał, mówmy, od pełnej, Krynica leciała od pełnej do dwóch po. Dwóch minut po. Tak, dawała sygnał, to było KM, 15 kropek przygotować. Przy 15 sekund szedł sygnał namiarowy i kończyło kryptoniem KM. I zaczynało to samo. Czyli był przez 2 minuty szedł sygnał do rozpoznania. Po mnie wchodził Gdańsk, Hel, bo potem Gdańsk wszedł, Hel i Rozewie. I myśmy w trójkach pracowali. Bo wtedy jednostka na morzu, jak nie widać było to, ale było słychać, bo sygnał nasz to aż do Szwecji szedł, także musieliśmy go trochę przyblokować, bo za mocny sygnał. Antena stała tam koło tej dyżurki. 21 metrów wysokości, zasięg. Zasięg światła mam na myśli. To Hel musiał obsłużyć chyba, tak? Tutaj na przykład. To nie jest tak. Światło jest, pomiar światła jest robiony metr nad powierzchnią wody, przy średnim stanie wody, przy średnich warunkach pogodowych. To nie jest jak idealnie widać. I na horyzoncie jest metr nad powierzchnią wody. Czyli wyższa jednostka, dalej widzi. To jest 18 mil.
i musi być tak w Stełdekosie 3-5 km. No. I potem heli jest i rozewie. I to muszą się te światła na tej odległości być widać. No rozewie dalej widać, hel 17 mil chyba ma. A rozewie ma 25 mil chyba. Tak. 26. No. Najsilniejszą jest to tam sprawdzimy wiedzę, ile mila mozga nie, no, ma. Jeden, przecież pan 7? Wie 1852,5 metra. I 52 centymetra. A ile mila lądowa 1652 i 52. A ile mila lądowa? No bo powiedziałem, o 200 metrów krótsza jest. Zawsze mnie chce na coś złapać. Także no, no nie zawsze. No nie, no śmieję się. Także tu to był punkt stały. I dyżurny latarnik jeszcze słuchał na fali bezpieczeństwa. O, to tak powiem, nie? Że podsłuchiwał, co się dzieje na morzu. Gdynia, my, Hel, Rozewie. To w tym naszym... No i potem Łeba, Schomburg. A potem? Schomburg w Łebie no. Pracował. Także myśmy między sobą mieli łączność. Jeżeli coś któremuś nawaliło, to się mówiło, że tam nie świeci. To jest z tym, że jak u nas na przykład coś nie odpaliło, to się powiadamiało Gdynia, a Gdynia marynarkę. Bo to wszystko było ładnie w nawigacji połączone. No. My mieliśmy tylko naprowadzić. Jeżeli trzeba było, to jeden gonił na górę. Sprawdzał, czy widać, czy nie widać. To co się podawało, mówmy, mniej więcej pozycję, nie? I tak. No, no dobrze, i... ale opowiedzmy jeszcze o tej pierwszej latarni, która tutaj była, bo ona, tak jak widziałem, parę metrów dalej była. No dokładnie to samo miejsce. Ten domek z tyłu stoi na fundamentach starej latarni. Fundamenty były tak schodkowo robione z cegły. I co się stało z tą latarnią? Uległa zniszczeniu. No, ale ja wiem, co się stało, a pan nie chce opowiedzieć. Proszę powiedzieć. Ja wtedy nie byłem na człowieku. Latarnia wyleciała w powietrze. Latarnia funkcjonowała 50 lat i kilka dni. Pobudowana oddana do eksploatacji 1 maja 1895 roku. Działała przez 50 lat. Jak się kończyła II wojna światowa, to Rosjanie wyzwolili wtedy Łysice, nie Krynice, Kalbę, wyzwolili Kalber, to potem się nazywało Łysica. Latarnia Łysica. 3 maja 1945 roku, kiedy na terenie osady Krynica Morska byli żołnierze radzieccy, to chcieli wejść na latarnię morską. Kiedy weszli na latarnię morską, nastąpiła eksplozja ładunków wybuchowych zamontowanych przez Niemców, którzy opuszczali Mierzeję Wiślaną no, miesiąc wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej. Dokładna data, kiedy nastąpiła eksplozja, kiedy nastąpił wybuch na latarni, nie jest znany. Ile tych schodów tutaj jest? A to pali, człowiek, ja nie będę liczył, ja jestem za stary. A panie wiedzą, ile schodów jest? 105? I jeszcze raz. A średnica na dole tej latarni to jest jakieś... 6,5 metra. Ile? 6,5. Się nie pytam. Przy widzialności dobrej to wybrzeże gdańskie, tam, o tam, nie? Jak widać. To widać jak prawie jak tu. Nie tak idealnie. A te wiatraki, co tam widać, to są w Cyganku przed Nowym Dworem, te elektrownie wiatrowe. A tam jest... Hel tutaj widać też? Nie. Teraz nie widać. Helu nigdy nie widać. O, to dam wam zagadkę. Zaraz was załatwię. Ja wiem, gdzie jest Hel, ale wy go nie zobaczycie. Tu jest, tak. Taki patyk z wody wystaje. O tak ta antena kierunkowa idzie. Aha.
to na hel leci, nie? A, bo to jest wycelowane specjalnie. Trochę nie tak jest, ale... Bo latarnia jest leciutko z lewej strony. Ja nieraz turystów się pytam, co oni widzieli z góry. Wodę i krzaki. No to nie jest tak, bo tu jest ujście Wisły, tu. Ten czarny jak idzie to, tu to ciemniejsze to jest ujście Wisły. Tam na prost, tak jak pan patrzy, widzi pan taką rurę nad lasem tam. Niech pan przyjdzie się dobrze. No jest. Takie wybrzuszenie. Nie, rura wysoko, tak jak komin. Jest, ja go widzę. No, włączone jest, no. Dobra, tu. To jest Gdańsk, rafineria. Tam za ujściem Wisły, tu jest ujście, a po lewej stronie są te kominy. Tu jest widać Grand Hotel w Sopocie. No, chłopie nie zobaczyć, ja tu widzę na przykład tu. A ten taki czarniejszy? Nie, biały. Bardziej w prawo. To jest Grand Hotel w Sopocie. Bardziej w prawo jest Gdynia. I kawałek dalej, jak po tym ciemnym tle się jedzie, rozewieź dać, czyli 90 km stąd. Żarówka, żarnik musi być idealnie tu, w tym miejscu. W najgrubszym jej miejscu, jakby, tak? Źle stoi, ale to też nie moja działka. Tu, tam jest stół do regulacji, ale żeby to zrobić, to trzeba odmierzyć idealnie środek. Można to zrobić, jak się dobrze odmierzy, to się bierze nitka albo drut, napina się i tak żarnik się ustawia. Czyli żarnik musi mieć tak, jak jest ten wysoki żarnik, musi być tak. I teraz, jak ja się śmiałem, po co jest takie załamanie? No, skupia. Po co jest te załamanie? Nie dotykać. To jest reflektor. Wzmacnia trzykrotnie. Czyli 1000 W żarówka, z tej strony jest 3000. Po co to jest? Poniżej muszę powiedzieć słuchaczom, bo tutaj nie widzą tego, no. Że są takie... Optyka jak gdyby... jest, ma segmenty. Jedne są załamane do góry, drugie na dół. Dlaczego? No, żeby też złapać to światło, nie, które idzie w dół. Żeby tak? Światło, które pójdzie na górę, będzie świeciło przy latarni. Natomiast z dołu wyrzuca go w górę. I to specjalnie jest dla samolotu wymyślane, tak? Nie wiem, czy oni tak to wymyślali, ale tak jest zrobione. Także to widać o te 18 mil metr nad wodą. Przy średnim stanie wody. Czyli nie jest za wysoko i nie za nisko, musi być średni stan wody. I w średnich warunkach. Trochę gorsze jak w tej chwili. Bo teraz są dobre warunki. Tak, ale... A tak ja mówię, to ja widzę tam, gdzie jest te, mówmy, Trójmiasto. Pan tego nie widzi. Bo czasem są lepsze warunki i wtedy pan widzi wiesz. Idealne są. No, teraz z kolei widać w tą stronę. Ujście zalewu. Gdzie zalew wchodzi do morza? Tu. Mierzeja, bo granica Mierzei jest jak od tego masztu. Jest tam taki patyk wystający nad lasem. Jest? Jest. I jak ten las wchodzi w dół, to jest granica państwa. W takie siodełko, nie? To jest niedaleko, to jest ile kilometrów? 15. 15 kilometrów. To jest 15 kilometrów do granicy. I tam idą rosyjskie statki. O. Widzisz, jeden, drugi. Widzieli te statki, czy nie widzieli? Ale z was turyści. Ale co byście widzieli tu w tej latarni? A tu? Teraz to chłop musi iść później, a nie wcześniej. Odwrotnie powinno być. Nie. Najpierw córka. Ale by okulary zgubił. Nie. No. Tak, zarosiały.
Marczyk Andrzej. Latarnik przez ile lat? 47,5. Najstarszy. Dobrze. Takich starych nie ma latarników jak. To właśnie takich ciekawych rzeczy można dowiedzieć się, odwiedzając latarnię morską w Krynicy Morskiej. To jest pierwsza z latarni na polskim wybrzeżu, na Mierzei Wiślanej. I jedna z ładniejszych latarni, w jakich do tej pory udało mi się być. I to jest działająca latarnia, dlatego przygotowałem na koniec dzisiejszego podcastu takie nagranie, które no, trudno jest światło przekazać dźwiękiem, ale postarałem się to zrobić i posłuchajcie, jak słychać latarnię morską, jak widać właściwie latarnię morską w Krynicy Morskiej. Podcasty dla Wikipedii stworzone są z myślą o tym, żeby ilustrować hasła w Wikipedii, w związku z czym można je znaleźć właśnie w Wikipedii. Albo jeśli nie w haśle w Wikipedii, tak jak dzisiaj na przykład latarnia morska w Krynicy Morskiej ma swoje hasło w Wikipedii, więc można szukać tam tego nagrania, ale jeśli go tam nie ma, no to jest na pewno Wikimedia Commons. I tak samo z pozostałymi nagraniami dotyczącymi innych latarni, bo całość jest realizowana w projekcie Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który jest realizowany latem 2018 roku i dotyczy wszystkich polskich latarni morskich na wybrzeżu. Nawet udało się kilka omówić takich, które mają swoje hasło w Wikipedii, ale nie ma jeszcze, no ale one po prostu nie istnieją, nie widać ich, nie ma już ich, ale w pamięci i wikipedystów, i w pamięci tych, którzy interesują się latarnictwem w Polsce, ciągle są żywe. Dlatego zapraszam na strony blog.otwórzsie.org.pl. Tam jest blog dotyczący tego projektu, a poszczególne podcasty znajdują się oczywiście w kanale podcastów dla Wikipedii i na stronach haseł dotyczących konkretnych, no, konkretnych podmiotów, o których